Witam Państwa, Jarosław Imburski, zapraszam na aktualności ratajskie. Widzieliśmy lokomotywę, która stanie w parku Rataje. Spór o drogę nad Wartą. I wyjątkowy dzień w szkole podstawowej numer 105. Zapraszam! Lokomotywa, która ma w przyszłym roku stanąć w parku Rataje, na razie czeka na bocznicy w Swarzędzu na renowację. Dla nas to okazja, aby przyjrzeć jej się bliżej. Tam zasypywał całe palenisko. Maszynista musiał wiedzieć, kiedy wrzucić tego węgla więcej, kiedy mniej. Sama waży blisko 90 ton, ale mogła pociągnąć wagony o łącznej masie ponad 1000 ton. To właśnie ta lokomotywa stanie się częścią skansenu Średzkiej Kolei Powiatowej w parku Rataje. Ta lokomotywa jest lokomotywą TKT 48 o numerze 130. Produkowane te lokomotywy były w latach 1956-1957. Wyprodukowano ich tylko 190 parę sztuk, gdzie z 91 lokomotyw zostało wyprodukowanych w zakładach Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Ale ten konkretny egzemplarz wyprodukowany został w Chrzanowie w fabryce imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Zanim jednak pojawi się w parku, musi przejść renowację. Wykona ją wraz ze swoim zespołem maszynista, instruktor od lat związany z kolejnictwem Tomasz Neumann. W kondycji jest bardzo trudne, ale jak to się mówi, my kolejarze damy sobie radę z nią. Ta lokomotywa ostatni swój kurs, jeżeli dobrze pamiętam, miała w 91 roku, gdzie została po prostu odstawiona. Przeznaczona była do krótkich przejazdów pociągów osobowych, które praktycznie rzecz biorąc nie miały długich dystansów, ponieważ jest to lokomotywa typu tędrzaka, gdzie nie zawierała dużej ilości potocznego paliwa w postaci węgla. Do niedawna stała jeszcze w Kępnie jako pomnik kolei parowej. Lokomotywa ma zostać odrestaurowana do końca marca. Oprócz czyszczenia, spawania i odnowienia zewnętrznej powierzchni trzeba będzie zadbać również o szczegóły. Będą lampy, które powinny być reflektory. W tej chwili one są oddane do, można powiedzieć, rekonstrukcji, bo szkła, wszystko jest tam potłuczone. Tak samo okiennice są powyjmowane już częściowo. Wizualnie będzie świeciła tak podobnie jak świeci ta, która stoi koło stadionu Lecha. O. Lokomotywa została do Swarzędza przyholowana po torach. To oznacza, że układ jezdny jest jeszcze sprawny. Widać również, co prawda mocno już przyblakłe, ale jednak oryginalne ubarwienie maszyny. Okazuje się, że kolory wcale nie są przypadkowe. Oprócz zielonego i czarnego, elementy ruchome były w kolorze białym i czerwonym. Dlatego, żeby widać po prostu w momencie obracania się. Nie może być sytuacji takiej, że ktoś nie rozróżni, kiedy jest pojazd w ruchu, a kiedy nie jest w ruchu. Tak? I to szczególnie w porach takich już nocnych. Było to ważne, szczególnie na przejazdach kolejowych. Czerwone elementy można odnaleźć również w kabinie maszynisty, gdzie rzuca się w oczy duża ilość pokręteł. Za pomocą jednego z nich kontrolowano prędkość. Ile siły? Ile tej pary dać? Ile umniejszyć tej siły? Tu mamy znowuż przekładnię do przodu, do tyłu. Maszynista tu miał stołek. Tu jest jego część, która została. Tak? Brakuje siedziska. Specjalne schody. Taka rampa, która po prostu będzie pozwalała na to, żeby swobodnie wejść. Według wstępnych zapowiedzi kabina lokomotywy, gdy ta stanie już w parku, ma być dla wszystkich otwarta. Tu nie ma co urwać. Tu trzeba by mieć naprawdę, chyba że z piłką przyjdzie, będzie odcinał, bo to taka dewastacja może być, ale ogólnie rzecz biorąc, na elementy, które to są nie do wyniesienia. 56 do 57. Na uwagę zasługuje jeszcze jeden istotny szczegół. Mamy orła, ale bez korony. No i uważam, że zostanie bez korony, nie zostanie mu korona założona, bo to jednak jest lokomotywa z tak zwanego PRL-u. Była wybudowana w czasów komunizmu. No i teoretycznie jak komunizm upadł, ona też upadła. Oprócz tej lokomotywy w parku Rataje ma pojawić się jeszcze druga, wąskotorowa. Oprócz tego wagon restauracyjny, kozioł oporowy, żuraw wodny i zadaszone ławki stylizowane na stacje kolejowe. Czy wjazd dla samochodów nad Wartę zostanie ograniczony? Chcą tego mieszkańcy oraz samorządowcy. Protestują kluby wioślarskie. Ostateczna decyzja należeć będzie do prezydenta.
parku nad Wartą ostatnio sporo zmian. Na początku grudnia uruchomione zostały nowe 44 latarnie mające oświetlać aleje, ale uwagę większości i tak skupia to. Elektryczny wysuwany słupek, który ma uniemożliwić wjazd samochodom na drogę prowadzącą do parku. O jego zamontowanie starała się Rada Osiedla Rataje. Problem polega na tym, że chodnikiem, który jest na Dolnym Bulwarze Spacerowym, jeździ w godzinie kilkadziesiąt samochodów. Mamy od wielu lat sygnały mieszkańców, że to jest sytuacja, której nie powinno być. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, gdy podczas spaceru mijają ich samochody, zwłaszcza, że nie ma wydzielonego chodnika i jezdni. Było spotkanie, wszyscy byśmy... Tak się składa, że wzdłuż drogi nad Wartą znajdują się również kluby wioślarskie, które potrzebują dojazdu nie tylko, aby przetransportować łódki i kajaki, ale również po to, aby rozwijać swoją działalność. My szukamy możliwości rozwoju, ale także utrzymania się. Nie chcemy być na barkach miasta i na barkach wszystkich instytucji, które by mogły nas wspierać. My chcemy sami o sobie stanowić. Potrzebujemy tylko do tego odpowiednich możliwości. Taką możliwością jest możliwość swobodnego dojazdu do naszych przystani. Na terenach należących do klubów znajdują się również garaże, a w budynku Klubu Poznania funkcjonuje także fitness. Na początku grudnia Poznania poprosiła swoich klientów, aby dojeżdżali do budynku ulicą Wioślarską od strony osiedla Piastowskiego. Byliśmy do tego zmuszeni, ponieważ został ustawiony znak zakaz wjazdu i to spowodowało, że musieliśmy jakby wyznaczyć inną drogę, która jeszcze tego zakazu nie ma. Kluby wskazują jednak, że ulica Wioślarska jest stroma i nieutwardzona i nie stanowi dogodnego dojazdu. Samorządowcy odpowiadają, że póki co wszyscy powinni stosować się do obecnie obowiązujących przepisów. Nie powinni być oburzeni na słupek, ponieważ na wjeździe do parku nad Wartą stoi znak ruchu drogowego zakaz ruchu. A w związku z tym ten znak mówi o tym, że tamtędy nie wolno jeździć samochodami. Problem w tym, że znak jest notorycznie usuwany i nie wiadomo przez kogo. Nie wiem, kto usuwa znak, natomiast jak pan widzi, my działamy tutaj w sposób oficjalny, tak? Jako zarząd klubu i zarządy na pewno innych organizacji i innych stowarzyszeń. My prowadzimy, można powiedzieć, pewnego rodzaju walkę, ale walkę, można powiedzieć, słowną, na argumenty. Kluby wioślarskie domagają się systemowego rozwiązania. Może to być wyremontowanie Wioślarskiej, ale lepsze byłoby poszerzenie istniejącej drogi nad Wartą, tak aby ruch pieszych był oddzielony od samochodów. Ta droga zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego powinna być poszerzona. Tak jak zakłada plan, 14 metrów ona powinna mieć szerokości. Jest to w planie zagospodarowania przestrzennego zapisane. Tego samego od władz miasta oczekują samorządowcy, dlatego słupek nie jest jeszcze uruchomiony. Oczekujemy od pana prezydenta, aby do kwietnia znaleźć rozwiązanie całej tej sytuacji. Równolegle do istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej powinna zostać zbudowana ulica. Tak jest napisane w planie i tego oczekujemy od pana prezydenta. Prezydent na razie unika jednoznacznych deklaracji dotyczących tego, kiedy nowa droga mogłaby zostać wybudowana i zwraca uwagę na to, że obowiązuje zakaz wjazdu. Miasto ma możliwość wybudowania takiej drogi, ale do momentu, kiedy to stanie się faktem, należy szukać kompromisowego rozwiązania. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wolą mieszkańców Zarząd Zieleni Miejskiej zamontował dodatkowe zabezpieczenie tej alejki parkowej. W regulaminie parków poznańskich widnieje zakaz poruszania się samochodem czy innym pojazdem po parku bez zezwolenia Zarządu Zieleni Miejskiej i z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w tym miejscu. Słupek na drodze prowadzącej nad Wartę ma zostać uruchomiony na wiosnę. W grudniu mieszkańców osiedla Bohaterów II Wojny Światowej zaalarmowały rozwieszone na osiedlu ulotki. Według nich w jednym z bloków ma odbywać się produkcja karmy dla psów spadłych bądź chorych zwierząt. Po informacjach od naszych widzów postanowiliśmy to sprawdzić. Zwracamy się do mieszkańców, aby nie rozpowszechniali tych ulotek, bo one wprowadzają w błąd mieszkańców.
Tak brzmi stanowisko spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych, która po otrzymaniu informacji w tej sprawie zbadała sytuację na miejscu. To właśnie w tym pawilonie przylegającym do deski nr 3137 na osiedlu bohaterów II wojny światowej odbywa się produkcja karmy dla psów. Fakt zaniepokoił niektórych mieszkańców oraz autora ulotki, w której czytamy. Spółdzielnia, nie zważając na fakt, iż w desce mieszka prawie 1000 mieszkańców, zgodziła się na produkcję karmy dla zwierząt w bloku mieszkalnym. Nikt nie wie, co dzieje się z odpadami poprodukcyjnymi. Jeśli wyrzucane odpadki mięsa będą do pojemników na śmieci, to plaga szczurów zaleje osiedle. Zdaniem firmy Dogsplate informacje zawarte w ulotce są nieprawdziwe. Firma produkuje pokarm z produktów wysokiej jakości i posiada wszystkie zezwolenia służb weterynaryjnych. Produkcja karmy ze zwierząt padłych jest w Polsce niedozwolona. Przedstawiciele firmy dodają, że w produkcji nie wytwarzane są odpady. Warzywa, owoce przyjeżdżają do nas obrane, wyselekcjonowane w workach próżniowych. Wiem, że mieszkańcy obawiali się właśnie tutaj resztek poprodukcyjnych. My czegoś takiego nie przewidujemy, bo my kupujemy filety. Nasze karmy są robione na przykład z filetu z dorsza czy z filetu drobiowego. Surowce przyjeżdżają rano, od razu w ten dzień są przetwarzane, przygotowywane mieszanki, wkładane w słoiki i te słoiki wędrują do maszyny, która się nazywa autoklaw. I to jest cały proces. Tutaj nic nie pozostaje. Kilka dni po pojawieniu się ulotek pracownicy firmy zaprosili mieszkańców na drzwi otwarte, aby pokazać im, jak wygląda produkcja. Przyszło 5 osób. Rzeczywiście wypytywały o wszystko, co ich interesowało. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości i dokumentacją, i rozmową, i argumentami. Na teren zakładu firma wpuściła również naszą ekipę. Jedyną wątpliwością w całej sprawie jest fakt, iż produkcja karmy w tym miejscu rozpoczęła się bez wiedzy spółdzielni. Firma nie posiada bowiem umowy najmu ze spółdzielnią, tylko z innym podmiotem. Spółdzielnia nie miała tej wiedzy, że tam powstanie ten zakład produkcyjny, bo to decyzję o podnajęcie podjął najemca, z którym spółdzielnia ma podpisaną umowę i na tą chwilę trwa wyjaśnienie tej sprawy, prowadzone są rozmowy, aby rzeczywiście podjąć decyzję o przyszłości tego lokalu. Zdaniem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej warunki sanitarne w tym miejscu nie budzą zastrzeżeń. Boisko szkolne na osiedlu Orła Białego zostało zmodernizowane. Dopiero za czwartym razem udało się wyłonić w przetargu wykonawcę. 13 grudnia odbył się odbiór techniczny. Wymieniona została nawierzchnia, a wymiary uległy powiększeniu. Dodatkowo pojawiło się nowe ogrodzenie. Renowacja kosztowała 240 tysięcy złotych. Pierwotnie w ramach inwestycji modernizacją miała przejść również bieżnia, ale ta wyremontowana zostanie w późniejszym czasie. Szkoła planuje również docieplenie budynku. Pierwsze treningi na boisku odbędą się wiosną. Do poważnego wypadku samochodowego doszło w poniedziałek 18 grudnia w godzinach popołudniowych. Na skrzyżowaniu ulic Żegrze i Inflanckiej w wyniku zderzenia dwa auta wylądowały na torowisku. Konieczne było wstrzymanie ruchu tramwajowego. Dwie osoby odniosły obrażenia i zostały odwiezione do szpitala. Przerwa w komunikacji tramwajowej trwała niecałą godzinę. Władze miasta chcą przeznaczyć dużą powierzchnię w sąsiedztwie Rataj pod zabudowę mieszkaniową. Chodzi o rejon ulicy Unii Lubelskiej. Przy rondzie Żegrze mogłyby się pojawić nawet wieżowce. W czwartek 14 grudnia w szkole na Starym Żegrzu odbyły się konsultacje społeczne. Zainteresowani mieszkańcy spotkali się z miejskimi planistami, aby dowiedzieć się, co miasto planuje wzdłuż ulicy Unii Lubelskiej. Tak wygląda projekt planu zagospodarowania dla tej części miasta. Dopuszcza on budowę ponad 20 nowych bloków mieszkaniowych. Pojawi się nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i to w intensywnym stopniu, plus pętla nowa tramwajowa oczywiście, która już jest realizowana. Projekt tej rozbudowy już jest gotowy. Tak obecnie wygląda rejon ulicy Unii Lubelskiej, a tak ma wyglądać po ukończeniu osiedla. Najwyższe budynki mają powstać przy rondzie Żegrze. Mogą mieć maksymalnie 55 pięter wysokości. Ta zabudowa będzie wyższa przy rondzie Żegrze na przykład. To będą takie dosyć wysokie budynki ze względu na to, że
na tym terenie już pewne decyzje zostały wydane i musimy w jakiś sposób się do nich odnieść. Stąd ta zabudowa będzie miała trochę wyższy charakter tutaj przy Rondzie Żegrze. Natomiast w kierunku ulicy Śliskiej i w kierunku jakby południa Starołęki ta zabudowa troszeczkę będzie się obniżać. Na konsultacjach mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię w sprawie proponowanych zmian. Każdy, kto nie był obecny na spotkaniu, również może to zrobić za pośrednictwem tradycyjnej poczty, pisząc na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ulica Za Bramką 1, 61 842 Poznań. Uwagi od mieszkańców będą zbierane do 5 stycznia. Ma połączyć Chwaliszewo z rejonem kampusu Politechniki Poznańskiej na Berdychowie. Kładka pieszo-rowerowa ma ułatwić przedostanie się mieszkańcom z jednego brzegu na drugi. Miasto rozpisało już konkurs na stworzenie koncepcji architektonicznej. Poznań ma już zabezpieczone pieniądze zarówno na projekt, jak i na budowę obiektu. Będzie on wybudowany bez żadnych zabytkowych elementów. Wcześniej planowano, aby do konstrukcji kładki włączyć przęsła ze starego mostu kolejowego na Starołęce. Gdy PKP zażądało od urzędników zwrócenia kosztów ich magazynowania, Urząd Miasta zrezygnował z wykorzystania elementów. Budowa kładki ma ruszyć w 2019 roku. Na wolny świąteczny czas polecamy lekturę najnowszego numeru Gazety Ratajskiej. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo kwartalną wkładkę Głos Żegrza, a w niej o inwestycjach w tej części naszej dzielnicy. Poza tym sporo relacji z wydarzeń kulturalnych i sportowych na całych Ratajach. Dużo miejsca gazeta poświęca Domowi Kultury Jędruś, który właśnie obchodził swoje 40-lecie. Z ważnych dla mieszkańców informacji znajdą Państwo artykuł o nowych przepisach śmieciowych, które będą obowiązywały od stycznia. Gazetę Ratajską można bezpłatnie dostać m.in. w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych i w Becie na Osiedlu Piastowskim, w Domach Kultury, administracjach osiedli, w sklepach z Połem, a także w Piotrze i Pawle na Starym Żegrzu, w Chacie Polskiej na Powstań Narodowych, w restauracji Trojka na Osiedlu Armii Krajowej, w Ośrodku Przywodnym Rataje oraz w Klinice Weterynaryjnej MyPet na Osiedlu Tysiąclecia. Zapraszamy do lektury. Wyjątkowy dzień w szkole podstawowej nr 105 przy ulicy Nieszawskiej. Z okazji zbliżających się świąt odbyły się tam jasełka. Zapraszamy serdecznie na przedstawienie jasełkowe z okazji narodzin Jezusa. W szkole podstawowej nr 105 na ulicy Nieszawskiej jasełka to duże wydarzenie. Dzisiaj ważny dzień w szkole. Po pierwsze są jasełka, które dzieci przygotowały i wystawiają. Dzisiaj mamy na widowni zaproszone przedszkola i szkoły. Towarzyszą też dzieciom rodzice. Do szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnościami, dla których występ przed publicznością jest nie lada wyzwaniem. Uczniowie, występując przed zaproszonymi gośćmi, przed swoimi kolegami, rodzicami, bo oni tutaj są bardzo ważni, muszą przełamać pewną barierę, wystąpić na scenie. Jest to też element terapeutyczny, ponieważ jest tutaj i taniec, poruszanie się na scenie. Także na pewno bardzo ważne wydarzenie, przeżycie, co widać po zachowaniu, po uśmiechach, po emocjach. W tym samym dniu szkoła otrzymała od prywatnego fundatora trójkołowe rowery, które pomogą w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Te rowery to jest ofiarność nas wszystkich. Każdy, kto wrzuca niepotrzebną odzież do specjalnych pojemników, staje się darczyńcą właśnie takiego roweru. I dzięki temu my jako fundacja możemy pomagać takim wspaniałym dzieciom jak tutaj w szkole. Jednak najlepszym prezentem, jaki można sobie wyobrazić w Dniu Jasełek, były oklaski publiczności oraz duma rodziców, którzy pomagali swoim pociechom w odegraniu poszczególnych ról. Najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest ich odczucia, to znaczy to, że te dzieci są takie dumne i cieszą się, że mogą występować, że ktoś na nich patrzy, że tyle oklasków jest, jak Państwo tu widzicie, no czują się na pewno docenione. To nie jest tylko ten występ, bo tu przygotowania do tego trwały dość długo. Kreacje wszystkie są tutaj zrobione przez mamusię. No i przeżywanie. Taki fakt podam tutaj z naszego życia. Zdjęcia
które potem są, czy ewentualnie jakieś filmiki nagrane, to są potem odtwarzane przez pół roku, nawet po pół roku. Są to po prostu emocje, które cały czas są żywe. Mam gwiazdę, ale jakoś tak w innym pokoju będzie gwiazdka. Kilka dni przed świętami jeden z mieszkańców Rataj przyszedł do naszej redakcji i powiedział, że chce pokazać wszystkim, jaką ma w domu choinkę. Skorzystaliśmy z tego zaproszenia i nasza kamera pojawiła się w domu pana Zygfryda na osiedlu Oświecenia. Tam dowiedzieliśmy się, że ubieranie choinki to wymagająca czynność. Ubieranie takiej choinki, no to kosztuje 10 godzin, jak nie trochę więcej. Także trzeba poświęcić. W sobotę poświęciłem i niedzielę. Dużo śniegu, tak jak tutaj widać. Chociaż już śnieg, nie wiadomo czy będzie na Boże Narodzenie, ale u mnie zawsze na Boże Narodzenie jest taka ze śniegiem. Pan Zygfryd mieszka z żoną, ale za choinkę odpowiada on. W ogóle się nie wtrąca, ale z kolei ja się nie wtrącam ani do pieczenia, ani tam do tych innych spraw, które na Wigilię powinny być. Bo to jednakowoż te 12 dań. Święta Bożego Narodzenia to są właściwie dla mnie najważniejsze i najbardziej uroczyste, można powiedzieć. Choinka jest sztuczna, ale to wcale nie oznacza dla pana Zygfryda, że święta nie są prawdziwe. Kiedyś tam byłaś taka żywa, to później w tej gliwie to wszystko w dywan powchodziło. Tak jak jest, chowam do szafy, nie niszczymy lasów choinki, tylko bukiecik będzie na stole. Żywy, nie? Parę gałązek i to wszystko. Życzyłbym wszystkim mieszkańcom Rataj zdrowych, wesołych świąt. Oczywiście na Wigilię, żeby poszli. Polecałbym kościół świętych Bernardynów. Tam jest jedyny w Europie żółbek jak żywy. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia spokojnych i rodzinnych świąt. Niech przy wigilijnym stole zagości uśmiech i radość. A na nowy 2018 rok życzę wszystkim Państwu zdrowia, realizacji zamierzeń oraz spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego. To już wszystko w tym wydaniu Aktualności Ratajskich. Następne 28 grudnia, w których podsumujemy wydarzenia mijającego roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do zobaczenia.